Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka grubowarg zielony, Labeo frenatus. Grubowargi zielone to są wesołe, ruchliwe, zwinne ryby, przypominające swoją budowę rekinów z wysoką pletwą grzbietową, które swoim kontrastowym barwieniem oraz niezwykłym sposobem pływania wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Grubowargi zielone pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują rzeki i strumienie w Tajlandii, Laosu i Kambodży. Preferują płytkie wody z piaszczystym lub kamienistym dnem. W okresie pory deszczowej migrują do zalanych lasów i pól, gdzie odbywa się i tarla. Po raz pierwszy gatunek opisał Fowler w 1934 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Grubowargi zielone preferują samotny tryb życia. Wykazują silny, rozwinięty terytoryzm, a z wiekiem stają się agresywne do przedstawicieli własnego gatunku. W akwarium najlepiej trzymać tylko jednego osobnika. Akwarium powinien być powyżej 200 litrów. W akwariach dorastają do 10-12 cm. Płodność osiągają w wieku 11-12 miesięcy, żyją do 15 lat. Grubowargi zielone mają wydłużone, przypominające torpedę, ciemno-szare ciało z brązowym połyskiem, z ciemną plamą u nasady ogona i z czerwonymi pletwami. Pletwa ogonowa rozwidlona. Otwór gębowy w położeniu dolnym z parą wąsików. Rozróżnienie pszczół dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są nieco mniejsze, zaokrąglone w partii brzusznej i mają łagodnie zakończoną pletwę ogonową. Samce są jaskrawie ubarwione i wyróżniają się obrzeżoną na czarną i spiczaste zakończoną pletwą grzbietową. Grubowargi zielone preferują akwaria z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami i korzeniami. Grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Grubowargi zielone lubią wyskakiwać z wody, właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH 6,5-7,5, GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku grubowargi zielone odżywają się głównie glonami, resztkami roślin i algami, niewielkimi bezkręgowcami, larwami zooplanktonem. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem artemią. Spory udział w diecie ryb mają pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście salaty, szpinaku lub gniżdżki, luskany groch, ogórek itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantującej dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Grubowargi zielone nie mogą być trzymane wraz z rybami czerwonymi, wolnopływającymi i wieloniastymi, kiriskami i pielgnicami. Najlepiej trzymać ich z bociami. Rozmnażanie. Rozmnażanie grubowargów zielonych jest bardzo trudne. Obecnie rybki rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów.
Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.